trzeciej dużowej drużyny pożarniczej powiatu łódzkiego uważam za otwarty. Zaczynamy oczywiście od startu. Jest sygnał startera. Startuje zawodnik. Na 2 metrach stoi gaśnica. Dla szkoły podstawowej 2-kilogramowa, dla gimnazjum 6-kilogramowa. Przenosi ją na podest na 8 metrach. Później rozłącza 3 węże, przenosi wąż, rozkłada na podest. Układa armaturę według obrazka, który jest ułożony na krzesełku, wraca na 4. odcinek, łączy 2 odcinki węża ze sobą, łączy do rozdzielacza, do prędownicy i biegnie do mety. Po raz trzeci u nas w Zespole Placówek Oświatowych w Piszczacu organizujemy ten turniej. Przeszło nasze najśmielsze oczekiwania w tej trzeciej edycji z uwagi na dużą ilość chętnych. W ubiegłym roku mieliśmy 147 dzieci, w tym roku, jak sprawdzałem listy startowe, na dzień dzisiejszy 198 dzieci. Drużyny z Polski, z Białorusi, z województw ościennych, nawet z Kujawsko-Pomorskiego. Tak, tak. Zaprosiłem 2 drużyny z Kujawsko-Pomorskiego z uwagi, że znam się tam z sędziami, z którymi współpracuję i pracuję na Mistrzostwach Polski. Młodzieżowe drużyny pożyczy, jeżeli są organizowane. Z powiatu parszczewskiego są 2 drużyny i są oczywiście drużyny z Białorusi. 2. Jedna specjalna. I druga, dzieci ze szkoły podstawowej. Mamy do rozdania ponad 100 medali, 46 pucharów plus jeszcze 2 puchary. Najmłodsza zawodniczka, najmłodszy zawodnik. Panie komendancie, pan w wieku tych dzieciaków również był strażakiem już młodym? Tak, należałem również w mojej macierzystej miejscowości do chętnej straży pożarnej. Najpierw byłem członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej w szkole podstawowej. Później stopniowo to się ewoluowało, tak jak wspomniałem tutaj na rozpoczęciu. To jest zalążek dla przyszłych strażaków. Jak ktoś łapnie tego bakcyla, to później są ochotnicze straże pożarne. I w przyszłości możliwość służby w Państwowej Straży Pożarnej. Jest to na rybek, tak jak wspomniałem, nawet dla innych formacji mundurowych, bo to takie współzawodnictwo, trochę samodyscypliny, dyscypliny, to się wszystko z tym wiąże. Komu pan komendant kibicuje? Kibicuję dobrej zabawie, kibicuję młodzieży, że chcą, przede wszystkim ich opiekunom, bo od opiekunów dużo zależy. Jak to w każdej organizacji, żeby coś się działo, to musi być człowiek, druh, opiekun, który skupi tą młodzież. A mniemam, że tacy są, no bo skoro jest tyle drużyn, to znaczy, że są opiekunowie i jest chętna młodzież. Tak, rzeczywiście, spotykamy się już po raz trzeci. Możemy powiedzieć, że jest to już cykliczny turniej na terenie gminy. To jest niejako wpisuje się jako jedna z marek, którą pewnie rozpoznawalna jest, przez którą rozpoznawalna jest gmina Piszczac. To cieszy, to jest fajne, miłe, że ludzie ze sobą współpracują, że przyjeżdżają tyle kilometrów, żeby wziąć udział w takim wydarzeniu. Domyślam się, że Straż Pożarna w gminie Piszczac jest oczkiem w głowie. Jest rzeczywiście, myślę, że jest traktowana bardzo dobrze. Stale staramy się doposażać i przede wszystkim rozbudowywać te jednostki. Pieniądze idą na pewno duże. Oczywiście jest jeszcze pewien niedosyt, bo ciągle chciałbym, aby nasze jednostki doposażyć jednak w te nowe wozy ratowniczo-gaśnicze. No jest to taki troszeczkę mój... jest to coś, co chcę zrobić, a niestety w tej chwili nie do końca mam możliwości. Thank you.
Można powiedzieć, że tak, że to już no, mniej więcej gdzieś tak 6-7 lat to pewnie jest już. I teraz my widzimy już nie pierwszy raz dzieciaków, które uczestniczą w różnych imprezach tutaj na terytorium powiatu. Dzisiaj kogo pan ze sobą przywiózł? Dzisiaj na te zawody przywiozłem dwie drużyny dziecięce. Jedna drużyna to podstawowa, no kwalifikacji polskiej to jest podstawówka z Brześcia. Вот, і друга дружина то є школа спеціальна для неповносправних з хворобою умисловою. То наша перша, повісьмо так, підприємство в тим накірунку. Для того, що з організатором заводу Лешком Стубінським ми догадались, що спробуємо зорганізувати акурат такі заводи для тієї категорії дзіцяків. Czy po tamtej stronie Bugu, u was w Brześciu, takie zawody również się odbywają? Sytuacja w tym, że u nas odbywają się nieco inne zawody według regulaminu naszego krajowego. Вот. Ale tam nie uczestniczą mi dzieciaki z umysłowo chorzy i to jest, powiedzmy tak, nasza no, inicjatywa nasza. Mamy nadzieję, że to się sprawdzi się i to będzie poszerzać się.